Cześć, cześć, mogę wszystkim, ja nazywam się Siolo, witajcie w kolejnym materiale na tym waszym kanale. Witam was w takim malutkim materiale podsumowującym ostatnie podcasty twórców SK Tarkov. Porozmawiamy sobie tutaj oczywiście o nowościach, porozmawiamy sobie o tym co ma być w przyszłości, kiedy będzie i no, co ciekawego ogólnie oni nam przekazali na ostatnich podcastach. Jeżeli chodzi o zbliżający się patch 12.11, który ma być na początku czerwca. Na początku czerwca ma być ten patch i z nim nie ma być wipe'a. Wiem, że już tutaj komunikowałem Wam, że niby ma być wipe, no bo tak naprawdę na samym początku było gadane, że niby będzie wipe. Oczywiście mówiłem, że to nie jest oficjalna informacja. No ale teraz mamy tak naprawdę już takie można powiedzieć oficjalne informacje, bo na ostatnim podcaście, który był chyba 3 dni temu, jeżeli wy to oglądacie w poniedziałek, to już 4 dni temu chyba. No to gościem u Pestyliego była ta cała śmietanka Twitchowa i oczywiście sam Nikita, więc on odpowiadał na większość pytań, które zadawały tutaj widzowie od Pestyliego dla Nikity. No i generalnie nie planują wipe'a przez najbliższe tygodnie. Nie planują wipe'a, no ale wiadomo, patch z nową faktorką ma być gdzieś na początku czerwca można powiedzieć, więc do tego czasu minie już parę tygodni, więc można powiedzieć, że na, tak naprawdę nie wiemy, czy będzie patch, czy nie będzie patch'u. Nie planują wipe'a, ale wiadomo jak to może być, wiadomo jak to teraz może być z tymi patchami i z tymi wipe'ami oczywiście, nie? Yy, I co będzie w tym patch'u tak naprawdę najważniejszego? Faktorka. Faktorka, jeżeli nie wiecie, to oczywiście wejdźcie sobie na, czy to na Facebooka od SK Frontarkow, czy to oczywiście na Twittera. Tam są zdjęcia nowej faktorki. Faktorka będzie powiększona plus minus dwa, no, dwa chyba razy mi się zdaje, tak? Czyli to co mamy teraz na faktorce będzie drugie tyle i to będzie tworzyła jedną wielką faktorkę. No, i oczywiście nowe spawny będą na tej faktorce. Wiadomo, że jak faktorka jest trochę większa, no to te spawny muszą być też e, na różnych częściach faktorki, więc nowe spawny będą na faktorce. No i będzie nowy boss. Najprawdopodobniej e, będzie miał młot. Coś takiego podobno będzie miał młot. E, Sajgę będzie miał, więc najprawdopodobniej, nie wiem, będzie może młot do zdobycia. Nowa po prostu broń, nie wiem, która będzie e, bronią. E, nie wiem, ręczną, taką jak haczetka, na przykład, to jakby te miecze. Może będziemy latać z takim łotem ciekawym. Ciekawe by to wyglądało. No bo będziemy miał sajgę, także jeszcze tutaj e, twórcy nie wiedzą tak naprawdę, co im e, da. Znaczy, w sumie, jemu dadzą, tak? E, no i chyba skaw karma. E, to chyba jest też dość ciekawy pomysł. Ogólnie w tej grze e, już dawno było mówione o tych karmach i generalnie to ma to wyglądać mniej więcej tak, że w przyszłości e, ma być jednak podział na te frakcje, tak, bo na dzień dzisiejszy e, my tak naprawdę bijemy e, Birbira, Jusek, Juseka, Skaw, Skawa tak naprawdę, tak. Czyli bijemy tak by swoje nacje, swoje frakcje, tak. E, w przyszłości tego nie ma być. Znaczy, oczywiście można zabić swoją nację, ale będą kary. No i e, oni wprowadzą system karmy na Skawie. Jeżeli się nie mylę, i dobrze, wszystko oczywiście dostałem informacje od swoich widzów, czy to od ziomka. No, najwięcej dostałem informacji od ziomka, także pozdrawiamy ziomka. XX taki na czacie jest, nie? To z tych informacji wynika, że. Ja sobie tu mam ściągę, dlatego se czytam, nie? Bo wszystko z głowy to. ile by to było, ty. Generalnie, co ma ta oczywiście skaw karma robić? No, przede wszystkim, fans. Fens podobno od, od następnego patcha 12.11 mamy swoją reputację. I zabijając skawy na skawie, czyli jak jesteśmy skaw graczem zabijamy skawy, ta reputacja podobno ma u niego maleć. I reputacja Ufensa ma wpływać na ceny e, tak naprawdę przedmiotów, e, no tego wszystkiego, co jest Ufensa, tak. No, ale m, dlaczego? Po co ten fens, bo w sumie chyba tam nikt nie kupuje u tego fensa, tak? Po co jest ta zmiana? Po to jest ta zmiana, że podobno ma mamy coś takiego, że itemy nieubezpieczone, które tracimy na rajdzie, będziemy mogli odzyskać u fensa. I najprawdopodobniej, jeżeli będziemy mieli karmę na minusie albo karmę ujemną, to najprawdopodobniej będziemy po prostu mieli duże koszty odzyskania tego, co nie ubezpieczyliśmy. Czyli na przykład, jeżeli będziemy chodzić na laby, będziemy na labach tracić sprzęt, to on nam nie wraca normalnie, tak? A u Fensa będzie możliwość najprawdopodobniej wykupienia tego sprzętu. Jest to oczywi oczywiście informacja potwierdzona. No, podobno coś takiego ma być, no, ale czy będzie? To naprawdę zobaczymy, nie? No tak przynajmniej gadali na podcaście, no to można powiedzieć, że to jest potwierdzone, no bo jak, jak gadali na podcaście o takim czymś, no to chyba można powiedzieć, że jest potwierdzone, no. Także będzie dostępne kupowanie swojego sprzętu, który jest nieubezpieczony z rajdu. Ale wiadomo, zobaczymy, tak naprawdę pożyjemy, zobaczymy, tak. Jeżeli będziemy mieć niską reputację na skawach, od razu podobno skawboss obstawa ma atakować po prostu Ciebie, jeżeli znajdziesz się gdzieś w obszarze. Na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że jak podejdziesz, to tam pokazują Ci znakami odejdź, odejdź, albo tam na razie, na, na samym początku do Ciebie nie strzela, ale jeżeli będziesz miał reputację, podobno od razu ma do Ciebie e, strzelać, więc nie będzie po prostu żadnych tam sygnałów, nie będzie tam ostrzeżeń w postaci głosów, albo coś, tylko od razu seria i po Tobie, nie? E, wprowadzenie uszkodzeń i zacięć, e, przegrzewania się broni, jest to może dość ciekawe. Oczywiście zacięcia były albo są jeszcze w Tarkowie, bo w sumie dawno mi się broni zacięła, e, ale generalnie to wyglądało tak, że im masz broń zepsutą, czyli durability broni, tym e, szybciej mogą Ci się po prostu broń zaciąć, tak, broń się może zaciąć. E, więc e, powrócą albo są jeszcze te zacięcia uszkodzenia broni. Nie wiem co to ma być, nie wiem czy nam na przykład, nie wiem, jak będziemy się strzelać i nagle pocisk poleci w broń, to nagle lufa będzie mi na czerwono, że broń jest zniszczona, albo coś takiego, może tak być. Eee, przegrzewanie się broni, no to pewnie jak będziemy strzelać full auto, to nagle będziemy mieli przegrzewanie się broni, i nie wiem, stanie się mniej celna, albo będzie gor gorsza, gorsze poruszanie się, albo obsługa tej po prostu broni, bo będzie za gorąca dla nas, dla operatorów, jak to się mówi, nie? No i oczywiście zwłaszcza te bronie, które zostaną podniesione po, po, bo, po botach po prostu, one będą mieli największe, największe problemy z zacięciami, z przegrzewaniem się i, i tego wszystkiego, tak. No i poprawienie celowania ADS. Jak tu wyczytałem. Co to, to nie wiem. I'm Desert... nie wiem, co to ma być. Dobra, no to w sumie to są chyba takie najciekawsze właśnie informacje, jeżeli chodzi o ten patch zbliżający się 12.11, który ma być na początku czerwca, ale to wiadomo, jak to jest, tak? Na początku czerwca to mogą dać w środku, albo pod koniec, to tak naprawdę zobaczymy, nie? I oczywiście są informacje, co będzie po tym patchu, tak? Po 12.11. No to co oni mają ciekawego zrobić? Mają poprawić oświetlenie na interku bo z tego co gadali, to oni się pomylili i zamiast naprawić oświetlenie, to pogorszyli jeszcze. Było to zauważalne, ja to też zauważyłem na liveikach i mówiłem wam, e, wy tak widzicie, że tam jest ciemno albo coś takiego? No faktycznie, faktycznie jest ciemno na Interku i oni się po prostu pomylili. Ale dobrze, że przynajmniej parę miesięcy skapnęli się, że się pomylili, nie? Unity, unity12. Znaczy 2019. No, przejście na ten nowszy silnik, albo ten najnowszy silnik Unity z 2019 roku. No, zobaczymy, czy to wypali, czy to nie wypali. Z tego co wiem, już raz byli chyba na tym silniku, ale potem szybko z niego wycofali się, więc zobaczymy, jak to teraz będzie. Oby, oby im to oczywiście wyszło i zobaczymy, jak się gra na tym nowym silniku. Oczywiście, VoIP. VoIP ma być w grze. Ma być coś takiego, że podobno będą jakieś specjalne słuchawki, jeżeli my będziemy je mieli, a ktoś będzie miał też je, to podobno będziemy się słyszeć, albo coś takiego było w planach, ale czy tak będzie, czy tak nie, albo będziemy po prostu mogli gadać na wyszczacie, nie wiem, koło siebie, zobaczymy tak naprawdę, tak? Więc voip jest, jest planowany, jest planowany oczywiście do dodania do gry offline koopa, tak? Z tego co wiem, będzie możliwość po prostu wejścia na offline'a z znajomymi i się postrzelać. Jeżeli będzie takie coś, że będziemy mogli tworzyć no, dość dużą liczbę znajomych na przykład do, do jakiegoś jednego serwera offlineowego, to myślę, że fajne by było na przykład jakieś PVP między widzami albo między klanami. Na przykład, jeżeli będzie na przykład, nie wiem, 10, os 10 osób, będziesz mógł na mapę zaprosić, na przykład jakieś PVP między jednym klanem a drugim klanem, no to by było ciekawe, bo klany mają być w grze, więc może jakieś PVP międzyklanowe? No zobaczymy, nie? Z tego co wiem, tworzą film full ride, full ride po prostu, czyli takie filmiki, co były, co były, pokazywane na internecie na YouTube, to takie 20-minutowe filmiki rajdowe. Podobno tworzą jeden film, jeden wielki film, także? Powiem szczerze, filmy im wychodzą, nie? Filmy naprawdę są bardzo kozackie i kozacko wyglądają. Podobno streamer mod ma być stworzony, czyli kodowanie serwera i innych takich rzecz, rzeczy. E... Ja tu nagrywam teraz. Ty mi teraz przerywasz. Czekajcie. Co to ma być? Co to ma być? Sorry bardzo. Ja tu nagrywam. Zapomniałem, że jestem na Discordzie. No i będzie teraz słychać na lewiku, jak będzie krzyczał: Well! Well! Dobra, lecimy dalej. Kamikaze się tu. To jest ten, co tam pada zawsze, nie? No, e, czyli streamer mod ma być zrobiony, czyli e, kodowanie serwera, żebyście nie widzieli, gdzie ja gram, bla bla bla, nie? DLSS. DLSS. No blisko jest. No to. nada moment może być. DLSS. DLSS. No, wiecie o co chodzi, nie? To poprawa jakości, bla, bla, bla. Eee, w przyszłości planują możliwość zeszczelenia albo wyłączenia jakiegoś alarmu na rezerwie. Czyli ten alarm, który możemy sobie włączyć, podobno będziemy mogli zeszczelić go, żeby nie był po prostu. Eee, no. no, taki smaczek, można powiedzieć, tak. Jeżeli chodzi o patch 1212 .12 z Lighthouse'em, czyli z tą nową mapą. Nie ma na razie szczegółów, nie ma na razie informacji, podobno mają za niedługo dać jakąś informację, jak ta mapa ma wyglądać, jak to generalnie ma całe wyglądać, jak sposób działania tej mapy, co tam ciekawego będzie, podobno mają dodać jakąś informację, więc wyczekujemy, czekamy i e, miejmy nadzieję, że za niedługo dostaniemy jakieś informacje. Co jeszcze będzie? Będzie eventy będą. Eventy. Pierwszym eventem najprawdopodobniej będzie darmowa. Darmowe laboratorium. Czyli po prostu przez weekend będziecie mogli wejść na laboratorium nie używając karty. E, taki evencik ma być wprowadzony, tak? E, pomysł na globalny serwer. Czyli teraz mamy coś takiego, że mamy podzielone serwery na przykład na e, Polskę, na Czechy, bla, ble, ble. Ale ma być podobno jeden wielki globalny serwer. Ale minus tego ma być taki, że możemy spotkać gracza z e, dużym pingiem. Bo to ma być globalny serwer, czyli nieważne, czy jesteś w Polsce, nieważne, czy jesteś na Madagaskarze, czy grasz z nie wiem, Ugandy, czy Wakanda Forever, czy tam co tam innego. Masz. Możecie się spotkać na mapie, ale mają być ogromne. mogą być ogromne pingi. No bo jeżeli on gra Wakanda, a ty grasz w Polsce, no to będzie trochę ping, nie. Także no. E, no i ekstraktów troszeczkę więcej jest planowane dodanie, no bo żeby było takich mniej sytuacji, że spotykacie jakiegoś gracza na wyjściu, tak? Także chyba to są takie najważniejsze informacje, które można było wyczytać z poprzedniego podcastu, który miał, tak jak mówię, chyba 4, 4 dni temu miejsce. Chyba o wszystkim Wam powiedziałem. Jeszcze sobie tutaj zerknę tylko na ściągę i poczytam sobie, czy o czymś tutaj nie wspomniałem. Hmm, tu, 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 tu. Nie, to Wam wspomniałem, to Wam też wspomniałem, to Wam też wspomniałem, chyba tak naprawdę wszystko co jest najważniejsze e, wspomniałem. E, czekajcie, tutaj jeszcze mam od Widza jeszcze jedno, taką ściągę malutką. E, z tego co oni też gadali na podcastie, to będzie penetracja drzwi samochodów, podobno będzie penetracja ogrodzeń różnych, także też mają to w planach dodanie tak no i ten lighthouse, tak, czyli ta mapka nowa ma być wydana w okresie letnim jeszcze przed Street of Tarkov Street of Tarkov ma być wydane, no jeszcze niby w tym roku, tak, ale już coś tam głoski pogłoski były, że w tym roku się nie wyrobią, tak eee, co, tu jeszcze, co tu jeszcze, ciekawego mają w planach eee, o, wyrzutnik granatów, podwieszany pod bronię są podobno gotowe i są już testowane granatniki podwieszane pod bronię, czyli pod akacza, pod emeczkę, będziecie mogli sobie na przykład podczepić granatnika i będziecie mogli biegać z bronią z granatnikiem. Także jest to w planach, podobno jest to zrobione i teraz jest to testowane. Strzelby automatyczne, na przykład, tak. Strzelby automatyczne były testowane, ale z tego co wiem, nie dodadzą ich do do gry. Chyba stwierdzili, że po prostu są zbyt OP. No te strzelby na dzień dzisiejszy, nawet te półautomatyczne, ta Saiga na przykład, ona już jest też OP, więc jak dodadzą jeszcze automatyka, no to mi się zdaje, że to będzie za bardzo mocne, więc dlatego oni chyba też stwierdzili, że nie ma sensu dodawać automatycznego shotguna i po prostu tego po prostu nie dadzą, tak? E, trujące granaty mają w planach, ale jeszcze ich nie będzie. Ale mają w planach dodanie trujących granatów, e, Arena jest planowana, oczywiście, ale to nie w tym roku. Ten Arena Mod, to za, tak zwana, czyli te mapy. mapy w Tarkowie po prostu będą mniejsze, e, nastawione na PVP. Ale to ma być podobno oddzielne. No, nie wiem, co z tym jeszcze tak naprawdę będzie, bo za dużo informacji nie ma. Także chyba wszystko zostało teraz właśnie omówione. Także dzięki bardzo, że byliście na tym krótkim 17-minutowym omówieniu tego co było ostatnio, tego co będzie w patchu w czerwcu. Do zobaczenia na live'ikach. Live'y są codziennie, więc zapraszam was łapeczki w górę, subiczki na kanale, pomagacie mi budować i widzimy się codziennie na live'ach. Dzień dzień. Do zobaczenia. Cześć. Jak tu się to wyłącza? Wy, wyłącza, chyba tu.